Znajdujemy się w budynku wystawowym Skansenu Uzbrojenia Wojska Polskiego, oddziału Muzeum Karkonoskiego w Wielkiej Górze, przy ulicy Sudeckiej 83 w Wielkiej Górze. Budynek ma swoją wartość historyczną. Mieściły się tutaj koszary jeszcze jednostek niemieckich, później szeregu jednostek polskich. Do 2001 roku cały ten kompleks pełnił funkcje wojskowe. Skansen powstał w 2004 roku i od tego momentu przedstawiamy tutaj w budynku różne wystawy czasowe. Za mną znajdują się plansze przedstawiające najstarsze widoki Jeleniej Góry z takim szczególnym uwzględnieniem umocnień jeleniogórskich. Nie każdy wie, że Jelenia Góra do XV wieku posiadała zamek obronny. Dzisiaj po nim nie pozostało nawet śladu. Na tej rekonstrukcji widoczny jest zamek mieszczący się na tak zwanym wzgórzu Krzywoustego. Niemiecka nazwa Hausberg. Wzgórze znajduje się u zbiegu rzeki Kamiennej i Bobru. Wzniesiony został najprawdopodobniej pod koniec XIII wieku jako zamek książęcy. W tym czasie cała kotlina jeleniogórska znajdowała się w księstwie świdnicko-jaworskim. Natomiast zamek uległ zniszczeniu w latach 30. XV wieku. Po tym, jak Jelenia Góra odparła najazd husytów, został rozebrany przez mieszczan, przez mieszkańców. I wiem, że Jelenia Góra posiadała fortyfikacje, najstarsze fortyfikacje XIV-wieczne. To był pojedynczy mur miejski z trzema bramami i licznymi bastejami. W XV wieku rozbudowano ten system umocnień, dodając przedmurze. Związane to było ze zmianą techniki wojennej i wprowadzeniem artylerii. Takim najważniejszym faktem z historii garnizonu, nowożytnego garnizonu w Jeleniej Górze było przygotowanie przez mieszkańców Jeleniej Góry koszar wojskowych już w czasach pruskich. Miało to miejsce około 1870 roku i na te koszary przeznaczono budynek byłej rafinerii cukru w Jeleniej Górze. Budynek istnieje do dnia dzisiejszego. Jest to funkcjonujący do dzisiaj zespół szkół mechanik. Budynki się nie zmieniły, zamknięte są w kształcie wieloboku z wewnętrznym dziedzińcem i tutaj do I wojny światowej praktycznie mieścił się najważniejszy punkt garnizonu jeleniogórskiego, tego pruskiego i niemieckiego, i stacjonowała bardzo ciekawa jednostka wojskowa. Otóż był to pierwszy Śląski Batalion Strzelców z dopiskiem numer 5, jednostka, która do Jeleniej Góry przeniosła się ze Zgorzelca. Kolejne takie epizody związane z działalnością garnizonu niemieckiego to oczywiście wybuch I wojny światowej. Wiemy, że ten pierwszy Śląski Batalion Strzelców wyruszył już w sierpniu 1914 roku na front zachodni. Tutaj mamy fotografię z takiego pożegnania. Tu akurat mamy batalion Landsturmu. Ale wyżej kolejna fotografia przedstawiająca pożegnanie żołnierzy 1. Śląskiego Batalionu Strzelców.
Batalion poniósł ogromne straty w wyniku I wojny światowej. Praktycznie 90% stanu osobowego tych żołnierzy zginęło i po zakończeniu wojny już nie odtworzono tej jednostki. Mamy elementy uzbrojenia, które zawsze interesują zwiedzających. Uzbrojenie związane z działalnością garnizonu pruskiego, niemieckiego, karabin Mauser, wersja krótka, wyprodukowany w 1938 roku, taka podstawowa broń piechoty niemieckiej, seria różnego rodzaju bagnetów, począwszy od bagnetów starszych, jeszcze używanych w I wojnie światowej, jak ten bagnet wzór 1898, długi, kujący i krótsze bagnety wzór 1884-98, między innymi zaopatrzone w piłę. To są unikalne zupełnie eksponaty. Wiemy, że jeszcze w czasie I wojny światowej zakazano ich używania, jako była to broń uważana za nieetyczną, niemoralną. Zakazano jej produkowania. Wiemy jednocześnie, że armia niemiecka była taką machiną, w której nic się nie marnowało i te egzemplarze bagnetów z piłami, których nie wolno było używać na froncie czy w wojsku, te piły szlifowano i stąd mamy również w zbiorach takie egzemplarze z charakterystycznym takim wycięciem tej piły. W gablocie znajdują się również jeleniogórskie akcenty, czyli elementy uzbrojenia wykonane w naszym mieście. I tu przede wszystkim chciałbym zaprezentować szablę paradną niemieckiego oficera piechoty, która nosi stempel Hirschberg. Prawdopodobnie została nie tyle w całości wykonana w Jeleniej Górze, ale tutaj złożona. Natomiast głownia pochodzi, wykonana została ze stali Solingen, słynnej niemieckiej wytwórni. I podobnie bagnet paradny, prawdopodobnie strażacki, który również został wykonany w tej samej jeleniogórskiej wytwórni na bazie głowni Solingen. Na początku istnienia garnizonu niemieckiego funkcjonowały tylko jedne koszary. Właśnie przy obecnej ulicy Obrońców Pokoju były to dosyć małe koszary. Natomiast jeszcze przed I wojną światową zaczęto wznosić nowy kompleks koszarowy. Tutaj widoczne są jego elementy. Przy dzisiejszej ulicy Lwóweckiej powstały najstarsze budynki. Na tych ilustracjach są widoczne. Przy wyjeździe z Jeleniej Góry w kierunku Jeżowa Sudeckiego, w kierunku drogi na Lwówek i Bolesławiec, to był początek rozbudowy wielkiego kompleksu, który praktycznie zaprzestano wznosić w latach 30. Natomiast drugi kompleks wzniesiono w tym miejscu, w którym znajdujemy się, czyli przy ulicy Sudeckiej. Były to tak zwane Arras kazerne, gdzie stacjonował pułk artylerii górskiej. Żołnierze tutaj stacjonujący mieli ćwiczenia między innymi w Karkonoszach. Wspominałem o materiałach związanych z jeleniogórzaninem, żołnierzem Wehrmachtu. Mam na myśli Oberfeldwebla Bruno Baumerta. Tutaj widzimy jego fotografię, o którym udało nam się zebrać sporo materiałów, ponieważ wypożyczyliśmy od prywatnego kolekcjonera między innymi jego książeczkę wojskową, akt zgonu. I tutaj chciałem może zbliżenie tego dokumentu dosyć wydaje się mało ważny, ale wiele nam mówi o
armii niemieckiej, o jej skrupulatności, to jest spis przedmiotów, które ten żołnierz posiadał ze sobą, spis wykonany po śmierci. Czyli co po nim zostało, co można było przekazać rodzinie. Jeżeli jesteśmy już przy końcu II wojny światowej, wiemy, że cała Kotlina Jeleniogórska nie ucierpiała w wyniku II wojny światowej. Została zdobyta niemalże bez rozlewu krwi. Wojska radzieckie weszły tutaj 8 maja 1945 roku. Prezentujemy kopię ostatniego plakatu, który władze niemieckie rozwiesiły w Jeleniej Górze 8 maja właśnie, który nawołuje mieszkańców do zachowania spokoju i informuje, że wojna została przegrana i w tej chwili należy się podporządkować wojskom okupacyjnym. Że właściwie z tych wyjściowych jednostek, które stacjonowały w Jeleniej Górze przed wybuchem II wojny światowej, największą jednostką był 83. Pułk Piechoty, który stacjonował w Koszarach Jeżowskich. Praktycznie z tego pierwotnego układu jednostek nic nie pozostało. W wyniku przebiegu wojny do Jeleniej Góry zaczęły masowo spływać transporty z rannymi. I mieściły się tutaj jednostki zapasowe. Zaczęto szkolić nowych żołnierzy. Praktycznie przez cały ten okres, łącznie z jednostkami pancernymi, Jelenia Góra stanowiła takie doskonałe zaplecze dla wojsk niemieckich, szczególnie walczących na froncie wschodnim. Natomiast od strony, patrząc od strony interesu polskiego, wiemy, że Jelenia Góra była zapleczem, miejscem, w którym przechowywano zagrabione różnego rodzaju skarby kultury polskiej. I nawet w dzisiejszym gmachu Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze wiemy, że przechowywano płótna Jana Matejki, wiele, wiele innych skradzionych przedmiotów, poszczególne pałace, miejsca związane, placówki niemieckiej kultury pod koniec wojny pełniły właśnie taką rolę składnic zagrabionych dóbr kultury, głównie polskiej. Maja 1945 roku do Jeleniej Góry weszły oddziały radzieckie, natomiast pod koniec maja do Jeleniej Góry weszły pierwsze jednostki polskie, jednostki 10. Sudeckiej Dywizji Piechoty, która wcześniej brała udział w operacji praskiej i wróciła tutaj przez Sudety. Właściwie ta jednostka zakładała pierwszą administrację wojskową w całym regionie jeleniogórskim i obsadziła granicę, wówczas jeszcze płynną, na Sudetach. Obie plansze przedstawiają fotografie i dokumenty z okresu, kiedy istniała komenda wojenna miasta Jelenia Góra i później, kiedy 10. Sudecka Dywizja Piechoty do 1948 roku stacjonowała w Jeleniej Górze. Między innymi w tym miejscu przedstawionych rozkazach garnizonowych można poczytać o takich detalach z życia codziennego garnizonu. Nie zawsze było to życie ani bezpieczne, ani nudne, można tak powiedzieć, bo myśmy zatytułowali tą grupę plansz między Dzikim Zachodem a socjalistyczną stabilizacją, czyli przede wszystkim z kim żołnierze mieli tutaj do czynienia. Byli szabrownicy i osadnicy, i Werwolf, i pozostali w mieście Niemcy. Dochodziło do licznych rozbojów, bójek, morderstw. Żołnierze ochraniali mienie, ale czasami sami dezerterowali, uciekali. Chciałem zwrócić uwagę na mapę, którą tutaj prezentujemy. To jest mapa powiatu jeleniogórskiego.
Ona nie jest dokładnie datowana, natomiast w tej wersji, jaką tu prezentujemy, ona na pewno była wykorzystywana od 1945 lub 1946 roku. Dlaczego jest taka ciekawa? Otóż jest to mapa niemiecka. Kreis przedstawia Kreis Hirschberg, czyli możemy powiedzieć, że dzisiejszy powiat jeleniogórski. I na tej mapie odręcznie urzędnicy nowo powstałego starostwa powiatowego w Jeleniej Górze wprowadzali polskie nazwy miejscowości niemieckich. I mieszkańcy naszej okolicy z pewnością bez trudu zauważą, że część tych nazw już nie istnieje. Były to nazwy nadawane ad hoc zaraz na początku funkcjonowania polskiej administracji. Między innymi mogę podać kilka takich przykładów. Wieś Łącznikowo. To jest nic innego jak Staniszów dzisiejszy, a Łącznikowo, ponieważ zostali tu osiedleni żołnierze Pułku Łączności, tej 10. Sudeckiej Dywizji Piechoty, i oni nadali taką nazwę. Inne przykłady. Mysłakowice to był pierwsza nazwa, brzmiała Turoński, została nadana przez osadników, którzy tam przybyli. I wiele, wiele innych. Myślę, że z tego powodu ta mapa jest bardzo ciekawa. Poniżej mapa przedstawia jeszcze niemiecką Jelenią Górę. Ona powstała w latach 20. Natomiast myśmy ją tu zaprezentowali, żeby pokazać rozlokowanie koszar. Gdzie znajdowały się poszczególne koszary. Koszary grafa von Waldersee, o których wspominałem. Von Neumann kazernę, czyli pierwsza część tych rozbudowujących się koszar jeżowskich i miejsce, w którym my się w tej chwili znajdujemy, gdzie do połowy lat 30. Istniał plac ćwiczebny Reichswehry. Te koszary przy ulicy Sudeckiej budowane były dopiero w latach 1937-38. Z 1948 roku w Jeleniej Górze stacjonuje pierwsza z licznych szkół oficerskich, które przewinęły się przez Jelenią Górę. Była to oficerska szkoła piechoty numer 2. Mieściła się w koszarach jeżowskich, czyli w tym kompleksie mieszczącym się przy dzisiejszej ulicy Grunwaldzkiej. Tronem tej jednostki był ówczesny marszałek polski, generał Michał Rola-Żmierski. Oficerska szkoła piechoty stacjonowała w Jeleniej Górze 7 lat do 1955 roku. Wykształciła ogromną ilość podoficerów i oficerów piechoty. Natomiast od 1955 roku ściągnięto do Jeleniej Góry nową jednostkę, nową szkołę reprezentującą zupełnie nowy dotychczas nieznany rodzaj wojsk, wojska radiotechniczne. Była to oficerska szkoła radiotechniczna, która przyjechała do Jeleniej Góry z Beniaminowa koło Warszawy. W koszarach przy ulicy Sudeckiej po zakończeniu II wojny światowej przybywały jednostki 10. Sudeckiej Dywizji Piechoty, między innymi sztab tej dywizji. Natomiast od 1948-1949 roku stacjonował tu pułk Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jednostka KBW, która w Jeleniej Górze dosyć długo przebywała, bo aż do 1967 roku. Wiemy, kto dowodził tą jednostką, w których latach, i mamy kilka takich drobnych fotografii. Wiadomo, że na początku swojego funkcjonowania jednostka walczyła przede wszystkim z podziemiem polskim, które się tu przeniosło
z terenów środkowej Polski, czy jeszcze z Kresów, z jednostkami, czy z członkami AK innych organizacji wówczas już nielegalnych. Natomiast w latach 50., w latach 60. ci żołnierze głównie ochraniali zakłady pracy, ochraniali transporty uranu na przykład, które z pobliskich Kowar szły w kierunku granicy wschodniej. W tej gablocie po prawej stronie znajdują się szczególnie cenne dla nas dokumenty związane z osadnictwem wojskowym tutaj na ziemi jeleniogórskiej i nie tylko, oraz dokumenty garnizonu Jelenia Góra z czasów, kiedy istniała jeszcze komenda wojenna miasta Jelenia Góra. To jest ten środkowy dokument. Jest to zaświadczenie, upoważnienie do legitymowania i dopełnienia służby wartowniczej wydane dla jednego z żołnierzy 10. Sudeckiej Dywizji Piechoty. I już widoczna na tym dokumencie taka wyblakła pieczęć wojenna miasta Jelenia Góra. Jest chyba jeden z niewielu dokumentów z tą pieczęcią, który w ogóle przetrwał do naszych czasów. Mamy kolejny dokument, nadanie ziemi dla żołnierza 1. Armii Wojska Polskiego, obywatelowi Stanisławowi Danylukowi. Nadano 10 hektarów ziemi z domem i zabudowaniami. I takie bardzo piękne podziękowanie dla żołnierza, tego samego żołnierza 10. Sudeckiej Dywizji Piechoty, wystawione 20 września 1945 roku w Jeleniej Górze. Druga sala w budynku wystawowym skansenu w całości poświęcona jest Szkole Radiotechnicznej, która w Jeleniej Górze funkcjonowała przez ponad 50 lat, była chyba najdłużej istniejącą w naszym mieście jednostką wojskową i zarazem szkołą wojskową. W latach 1955-1969 miała status oficerskiej szkoły radiotechnicznej, natomiast od 1969 roku była to wyższa oficerska szkoła radiotechniczna. W ostatnim okresie swojego funkcjonowania do 2004 roku jednostka nosiła nazwę Centrum Szkolenia Radioelektronicznego. Na początku była to bardzo tajna jednostka, ponieważ radiotechnika jako rodzaj uzbrojenia dopiero wchodziła na wyposażenie Wojska Polskiego. Tutaj w Jeleniej Górze szkoła się znacznie rozbudowała i właściwie przez cały okres swojego funkcjonowania była jedyną tego typu uczelnią wojskową w Polsce. Pierwsi dowódcy, oczywiście Rosjanie, dopiero od 1954 roku dowodzenie nad oficerską szkołą radiotechniczną objął pułkownik Wacław Kazimierski, który uważany jest za jednego z najbardziej ważnych dla szkoły dowódców wojskowych. Od 1964 roku, bodajże przez 2 lata, żołnierze indonezyjscy szkolili się na radiotechników tutaj w Jeleniej Górze. Dlaczego? Otóż od lat 50. Polska produkowała własny sprzęt radiotechniczny, który był również sprzedawany do państw bloku wschodniego lub państw, które sympatyzowały z tym blokiem. Do takich państw należała Indonezja. Te kontakty, które zawiązały się w latach 60., one praktycznie funkcjonują do dzisiaj. Kilka lat temu, w czasie jednego z otwarć tutaj w naszym muzeum, również mieliśmy przyjemność gościć byłego ucznia szkoły radiotechnicznej, obecnie wysokiego rangą wojskowego Armii Indonezyjskiej. Mundur podchorążego oficerskiej szkoły radiotechnicznej z lat 50. Charakterystyczny mundur
noszony właśnie w tym okresie przez uczniów szkół wojskowych. Gruba zielona marynarka z niebieskimi patkami, miejscami na korpusówki, z niebieskim otokiem i z charakterystycznymi granatowymi spodniami z niebieskim lampasem. Jednym z najciekawszych eksponatów jest oryginalny proporczyk Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze z 1955 roku, czyli z momentu, z czasów, kiedy ta jednostka do Jeleniej Góry trafiła. I była to taka nagroda przechodnia dla przodującego plutonu, przekazywana różnym pododdziałom. Z tego najwcześniejszego okresu funkcjonowania Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej mamy jeszcze taki dosyć skromny puchar, również nagroda przechodnia, ale przygotowany, wykonany w 1953 roku, czyli jeszcze w czasach, kiedy szkoła funkcjonowała w Beniaminowie koło Warszawy. Poniżej kilka pucharów, po lewej stronie puchar Orkiestry Wojskowej Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, po prawej puchar z nadrukiem Promocja 1979 rok i wreszcie taka rzeźba w drewnie za zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach lekkoatletycznych szkół oficerskich, również z lat 60. W 2004 roku doszło do ostatecznej likwidacji garnizonu w Jeleniej Górze i Centrum Szkolenia Radioelektronicznego. Jak został ten olbrzymi teren powojskowy w Jeleniej Górze zagospodarowany? Otóż wydaje się, że dosyć dobrze. Część obiektów powojskowych w Jeleniej Górze została zajęta przez Kolegium Karkonoskie, wyższą uczelnię zawodową w Jeleniej Górze. Natomiast po 2004 roku część obiektów koszarowych przeznaczono na mieszkania, natomiast w pewnej części mieszczą się różnego rodzaju urzędy i instytucje publiczne, takie jak Archiwum Państwowe, takie jak Urząd Pracy, wreszcie ostatni element garnizonu jeleniogórskiego, czyli WKU, które właśnie funkcjonuje w tej chwili w jednym z budynków koszar jeżowskich. Tutaj w centralnej części tej planszy mamy fotografię słynnej bramy pod Jeleniami. Ona przez wiele lat była wizytówką całego garnizonu w Jeleniej Górze i jednostki radiotechnicznej. Jelenie mają swoją dosyć ciekawą historię. Znalazły się tutaj na tych postumentach jeszcze za czasów III Rzeszy. No, nie do końca potwierdzone informacje łączą je z marszałkiem Rzeszy Göringiem, do którego miały pierwotnie należeć, ale no, to tak jak mówię, niepotwierdzone informacje.